W każdym razie na pewno zauważyłeś, że Adamek oceniał twoją technikę, no i powiedział, no jakby nie daje ci szansy w walce z No. Łaszczykiem. Jakie są twoje, jakby twój komentarz do tej sytuacji? No co, no ja mogę oficjalnie powiedzieć, że jak spotkam Adamka, to ma liścia od Władcy Piekieł, co nie, za te słowa. Okej. Poprzesadził. A tak na poważnie, no to ja od dziecka oglądałem Tomka Adamka, także no nie mogę powiedzieć, że byłem wielkim fanem, ale był to Polak, którego bardzo, bardzo szanuję jako sportowca, naprawdę. I no i nie, no nie wyobrażam sobie, żebym mu na przykład ubliżał, aczkolwiek zauważyłem, że no jego styl bycia jest taki, że w momencie, gdy no nie okazywał mi szacunku, no to oczywiście z mojej strony też tego szacunku byłby coraz mniej, no bo wiesz, oko za oko, ząb za ząb. No i słuchaj, mogę powiedzieć tak, jak wygram z Łaszczykiem, ale nie mogę tego słowa użyć, jak wygram, bo ja z nim na pewno wygram, więc no po Łaszczyku chciałbym, żeby następny był Tomasz Adamek. Jeśli chodzi o zasady, no to że ja wiem, że to oglądałem wiele walk Tomka, praktycznie wszystkiego, odkąd mam tak 13-14 lat, to tych tylko wcześniejszych nie oglądałem, no to mogę powiedzieć, że Tomek słynie z tego, że szybko bije i ucieka, to żeby mi nie uciekał, to no, fajnie było, żeby to były gołe pięści, klatka rzymska, stąpy, soccer kicki, wiesz o co chodzi. No i możemy się napierdalać i oczywiście z wagą bym poszedł w górę i tyle. I to teraz już nie żartuję, tylko mówię poważnie, że no i oficjalnie po walce z Łaszczykiem, jeśli byłaby taka możliwość, to byłby dla mnie wielki, wielki zaszczyt zobaczyć z Tomkiem Adamkiem. No i wyszedłbym tam oczywiście tylko i wyłącznie po zwycięstwo. No to powiem ci tak, wyeksploatowałeś, myślę, temat do zera, bo wszystko, co cię chciałem zapytać, no No. to zostało tutaj pięknie powiedziane. Widzę, że już masz jakąś strategię też i plany na przyszłość z tym związane. No, ja z mojej No. strony mogę jedynie powiedzieć, że chętnie bym taką No ja waleczkę właśnie powiem zorganizował. ci, że szczerze, że normalnie mi się, jak tylko Adamek coś o mnie powiedział, no to mi się od razu oczka otworzyły. Ja mówię, nie, no w Oktagonie oficjalnie rzucę mu wyzwanie, że chcę z Adamkiem zawalczyć. No chciałbym po prostu z nim zawalczyć, no bo skoro mam taką możliwość, Tomek też już nie jest pierwszej świeżości, chociaż, a wiesz, no to był mistrz świata, walczył z najlepszymi, z Gołotą nawet stoczył pojedynek, no po prostu legenda, zawalczyłbym sobie z legendą i jeśli miałbym oczywiście taką możliwość, no to nie mówię od razu, że na 100% bym wygrał tak jak wygram z Łaszczykiem, ale zrobiłbym wszystko co w mojej mocy, bo na przykład na Łaszczyka, no to cały weekend kurwa paliłem melanż, nawet wczoraj się nachlałem i No dzisiaj właśnie, poszedłem. właśnie, o, do tego bym też chciał nawiązać, bo często widuję, to wiadomo, trochę też liknę tutaj teraz, bo muszę, żeby też dać komuś mięso, ale Trumen wysyła do mnie często takie storki, wiesz, dla bliskich znajomych. No i ja cię, stary, bardzo często widuję, stary, że ty jesteś w sketchu, gdzieś tam No byłem, na no byłem domówkach. i w piątek i w sobotę byłem z Wojtkiem Golą, no i wczoraj też troszeczkę zabalowałem dzisiaj, miałem za dużego kaca, żeby pójść na trening, ale po prostu uważam, no rywal jest niskiej półki, no żebym ja się zmotywował, to potrzebowałbym, no jakoś nie czuję tego Łaszczyka, no on jest bokserem, już taki z obitą głową, więc myślę, że za dużo w tej walce nie będzie myślał, myśli, że potrafi się bić, a boks to nie jest taka pełna walka i no nie potrafi się zmusić, nie potrafi się zmusić, na przykład bombę traktowałem jako dużo większe wyzwanie, bo wydawało mi się, że wiesz, że taki wielopłaszczyznowy był większy i tak dalej, no a Łaszczyk myślę, że wbrew pozorom i wbrew opinii środowiska będzie dużo łatwiejszym rywalem. A powiedz mi, Jakie są twoje myśli? bo z racji tego, że ja też mam waleczkę i też jestem w treningu, to troszeczkę sobie imitujemy różne rzeczy i No. tworzymy takie symulacje. Wiadomo, wiesz o co chodzi. Tak. Tworzyłeś sobie taką symulację z bokserem takiej wagi lekkiej, do 70 kilo, Nie, ale... ja tylko, nie, ja kiedyś sparowałem, tylko jeśli chodzi o bokserów, to właśnie on walczył w kategorii tam, nie wiem, chyba 65 kilo, czy jakoś tak, plus minus, to on był drugi czy trzeci na Mistrzostwach Europy. No to był chyba najlepszy bokser, taki przypominający Kamila Łaszczyka. Okej. I z nim się biłem tylko w boksie i spoko, spoko. Akurat nawet kawałek tego sparingu mam nagranego, to było u Arturo. No ale wiadomo, że Kamil Łaszczyk na pewno jest lepszym pięściarzem, jednak to jest MMA, także w ogóle się go nie boję. Mam tutaj informację, że Kamil się nie dość, że nasterydował, no to, że już waży tutaj dużo więcej, także wiem, że on bierze to na poważnie. No ja cały poprzedni tydzień akurat przećwiczyłem, no ale w weekend musiałem sobie jakoś odbić. Dobrze, dziękuję w takim razie za tą rozmowę i widzimy się w Warszawie teraz na dniach, bo Dzięki, do zobaczenia, Kajo. trzyma się. Trzymaj się.